Dobry wieczór. Z całą pewnością dla kibiców z Płocka to bardzo dobry wieczór. Miał być hit, ale zobaczyliśmy tylko jedną drugą hitu. Hitowo zagrała tylko Wisła i w mojej ocenie tym zwycięstwem obroniła właśnie Wicemistrzostwo Polski w tym sezonie. Płock nie zastosował żadnych nadzwyczajnych środków, po prostu zagrał swoje zarówno w ataku, jak i w obronie. W defensywie w miarę szczelnie na 6-7 metrze, z bardzo aktywnym wyjściem do zawodników z piłką na 9-12 metr, dodatkowo obrońcy grający na dwójkach podwyższali swoje pozycje w defensywie na bocznych rozgrywających i w ten sposób łamali tempo ataku zespołu z Puław. Tym zachowaniem Płock narzucił Puławom swoje warunki gry, czyli standardowo obrona wymuszała błędy, które potem skrzydłowi zamieniali na łatwe bramki. W ataku pozycyjnym z kolei Szita swoim firmowym rzutem w pierwszym kroku za każdym razem o jedno tempo wyprzedzał reakcję zarówno obrońców, jak i bramkarza Puław. A Mindygija, widząc jak środkowi obrońcy Puław trzymają ręce w kieszeni, grał do obrotowego piłki albo nad ich głowami, albo między nogami obrońców. To, co miało być najsilniejszą stroną Puław, czyli ten ta szybka kombinacyjna gra w ataku i ta łatwość dochodzenia do pozycji rzutowych, została całkowicie zneutralizowana przez defensywę Płocka. W zasadzie ten element w decydujących momentach meczu w ogóle nie funkcjonował w Puławach. Rozgrywający z Puław byli wolniejsi od obrońców z Płocka, byli statyczni, nie było z ich strony gry bez piłki, a to była woda na młyn aktywnej płockiej defensywy. Na swoim poziomie w Puławach praktycznie zagrali tylko skrzydłowi, natomiast reszta graczy zdecydowanie poniżej swojego poziomu. Było stanowczo za mało, żeby nawiązać równorzędną walkę z zespołem z Płocka. Szczerze powiem, że spodziewałem się znacznie więcej po końcowym wyniku tego meczu. Myślałem, że będzie to wyrównane spotkanie, które zakończy się różnicą 2-3 bramek i to spowoduje, że rozstrzygnięcie kwestii medalowych pozostanie otwarte do końca rozgrywek. Dzisiejszy wynik 34-25 na korzyść Płocka i grudniowy 19-31 na korzyść Kielc już teraz dają mi podstawy do zaryzykowania stwierdzenia, że pierwsze 3 miejsca na koniec sezonu zostaną obsadzone w kolejności Kielce, Płock, Puławy. Nie sądzę, żeby Wisła odrobiła straty 12 bramek w Kielcach, a Azoty w rewanżu odrobiły stratę 9 bramek z tego meczu i jednocześnie straciły przewagę punktową, jaką w tej chwili mają nad zespołami z Zabrza czy Opola. Ale piękno piłki ręcznej polega na tym, że nie można wykluczyć pierwiastka nieprzewidywalności i może jednak dalsza część sezonu zaobfituje w jakieś sensacyjne wyniki, które wywrócą do góry ten medalowy stolik. Niemniej jednak ja już dzisiaj gratuluję Płockowi obrony wicemistrzostwa w sezonie 2021. I tym optymistycznym akcentem zakończę swój komentarz. Życzę spokojnej nocy, zdrówka w tych ciężkich czasach i do zobaczenia wkrótce na kanale Time Out. Dobranoc.